Chciałbym wam opowiedzieć się dosyć krótko o takim dużym problemie, drugim największym problemie w IT. Krótko o mnie, jestem Paweł Lewtak, pracuję jako technik w IG, Software House. Jakby co, rekrutujemy. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, czym jest ten drugi największy problem. Jest takie znane powiedzenie w filmach Catona, który mówił o tym, że są dwie trudne rzeczy w IT. Inwalidacja cache'a i nazywanie rzeczy. I dzisiaj się skupimy na tej drugiej rzeczy, czyli nazywaniu rzeczy i jakie rzeczy tutaj mamy na myśli. Jest to wszystko to, co jest w kodzie i naokoło kodu, czyli zmienne klasy, metody, komentarze, dokumentacje, commity i tak dalej. Wszystko to, co wypiszecie i od was zależy, o tych rzeczach będę dzisiaj opowiadał. Dlaczego nazywanie rzeczy jest takie trudne, ale i ważne? Powiedziałbym, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszej pracy codziennej. Musicie pamiętać o tym, że kod, który piszecie, nie piszecie go dla procesora. Czy gdzieś tam pod spodem jest Intel, AMD, coś starszego, nie ma znaczenia. Nie piszecie też go dla interpretera PHP, czy dowolnego innego języka, może to jest kompilator. Kompilator też się w ogóle nie przejmuje waszym kodem. Albo działa, albo nie. Nie ma nic pomiędzy. Natomiast nazwanie rzeczy jest mega istotne, dlatego że piszecie to dla ludzi. Okej, okay, gdzieś tam w końcowym rozrachunku piszecie kod dla ludzi, żeby rozwiązać ich problemy przez jakiś software, ale piszecie to też dla innych deweloperów. A koniec końców piszecie to dla samych siebie, kiedyś w przyszłości. Jeśli dzisiaj napiszecie dobry, fajny, przejrzysty kod, który łatwo się czyta, to będziecie sobie dziękować za pół roku, kiedy do tego kodu wrócicie. Jest bardzo fajna prezentacja Sławka Sobutki sprzed kilku lat z konfitury o tym, żeby nie pisać kodu, tylko pisać prozę. Jest takie powiedzenie, że idealny kod czyta się jak książkę. Mniej więcej o tym jest ta prezentacja. Wiadomo, że bardzo trudno osiągnąć ten ideał, że kod jest super czytelny, czyta się jak prozę właśnie i wszystko jest idealnie napisane. Natomiast dobrze jest dążyć do tego ideału, nawet jeśli go nie osiągniemy. Dlaczego nazwy, których używamy, są takie ważne? Mówi się, że pisanie kodu to jest mniej więcej około 10%, około 30%, zależy kogo spytać, naszego czasu pracy. Zdecydowana większość naszej codziennej pracy to jest czytanie kodu, który już istnieje. Jakieś może legacy, może nowo powstający greenfield, ale to jest bardzo często czytanie dokumentacji, wymagań, może testów, może istniejącego kodu, który już jest. I zastanawiamy się, jak nasz nowy kod wpasować do tego wszystkiego, tak? Żeby znaleźć to miejsce, musimy ten kod przeczytać, musimy go zrozumieć i zastanowić się, jak ten problem rozwiązać i czy on tam będzie pasował, tak? A samo napisanie kodu to jest tak naprawdę malutka część tego, co robimy. Donald Knuth dawno temu powiedział, że zamiast zastanawiać się, jak instruować komputer, żeby coś zrobił, skupi się na tym, jak wytłumaczyć ludziom, co chcemy, żeby komputer zrobił. Tak? Bo komputer albo zrobi, albo nie. Nie ma nic pomiędzy, ale człowiek może interpretować kod na wiele sposobów. Więc im prostszy kod napiszemy, czytelniejszy, tym mniej miejsca na jakieś nieporozumienie, na jakieś problemy w tłumaczeniu. Dlatego właśnie zrozumienie kodu jest jedną z najważniejszych rzeczy w codziennej pracy. Było takie badanie jakiś czas temu, które sprawdzało, jak duża część kodu zależy od dewelopera. Badanie było robione na przykładach aplikacji open source'owych napisanych w Javie, natomiast wynik był taki, że około 70% kodu to są rzeczy, które wy nazywacie, którym wy dajecie jakiś kształt. Tak? Cała reszta to są różne słowa kluczowe, słowa zarezerwowane dla języka, a cała reszta zależy od was. To prawda, te 70% to wynik dla Java, natomiast myślę, że w innych językach ten wynik jest plus, minus bardzo, bardzo zbliżony. I żeby wam pokazać, jak to może wyglądać, spójrzmy na taką funkcję. Dosyć krótka, ale żeby stwierdzić, co ona robi, trzeba ją przeczytać od początku do końca. Nazwa jest nic nie mówiąca, parametry napisane na szybko i w lejak, więc musimy przeczytać ciało funkcji, przemyśleć, co to robi, zastanowić się, może sprawdzić testy albo napisać test. A jeśli użyjemy najprostszej nazwy, boom,
patrzymy na nazwę funkcji i wiadomo, co to robi. Nie trzeba czytać, jak to zostało zrobione, bo już sama nazwa funkcji mówi nam, co to jest. Tak, i to jest taki bardzo prosty przykład. Natomiast obrazuje coś takiego samodokumentujący się kod. Jeśli kod mówi jasno i wprost, co robi, no to tłumaczenie dodatkowo, co tam się w środku dzieje, nie jest potrzebne. I masa, cała masa błędów, które pojawiają się w kodzie, wynikają z jakiegoś niezrozumienia problemu, tak? Domenę, którą mamy, bardzo często sobie tłumaczymy na jakąś zyska biznesowego, na jakąś warstwę pośrednią i dopiero z tego na nasz kod. Więc mamy co najmniej kilka miejsc, gdzie może dojść do jakiegoś przekłamania w tłumaczeniu, niezrozumienia. Może to są różne osoby, które rozmawiają z kolejnymi i przy każdym przekazaniu wiedzy coś się odrobinę zmienia. Może inne słownictwo, może trochę mniej informacji. Taki głuchy telefon. Więc jeśli postaramy się ograniczyć tą liczbę etapów mapowania, jakby, jeśli porozmawiamy bezpośrednio z biznesem, chociażby wspomniany dzisiaj rano event storming, czy zastosowanie DDD pozwoli nam jakby używać słownictwa biznesowego i ograniczyć liczbę miejsc do potencjalnej złej interpretacji. Jakiś czas temu było robione badanie bodajże przez O'Reilly, które chciało wykazać, jaka jest możliwa najgorsza nazwa zmiennej. Czy ktoś wie, co to było? Tak? Dokładnie to. Data. I co nam data mówi? Jak widzę taką zmienną, to myślę, ok, no dobra, tam są jakieś dane. Jakie? Nie mam pojęcia. Każda zmienna ma jakieś dane, więc jest to kompletnie bezużyteczne. I to samo badanie wspomniało o drugiej najgorszej zmiennej. Nie ma zaskoczenia prawdopodobnie. Data 2. Możecie się śmiać, ale to się zdarza w kodzie. W tym miesiącu chyba widziałem taki przypadek nowego kodu. Żeby nie było, taki kod zdarzało mi się pisać również dawno temu. Spójrzmy na taki przykład. Skupmy się na tym ostatnim ifie, który jest na samym dole. If total 2 mniejszy od total 3. Nic to nie mówi. Jak co to jest total 2, co to jest total 3, skąd to się bierze? Trzeba się cofnąć parę niek i przeczytać to od początku. I tracimy tutaj cenny czas, tak? Jeśli zastosujemy nazwy, które mają jakieś znaczenie, niosą jakiś sens za sobą, to wtedy cała reszta nie ma znaczenia, tak? Czytamy ifa i wiemy, co to robi. Wiemy, co się dzieje w środku. Czy te wartości zostały poprawnie wyliczone, to już jest inna kwestia. Natomiast mniej więcej wiemy, jaka była intencja stojąca za tym kodem. I to nie jest też tak, że przychodzi deweloper do pracy i myśli sobie, a dzisiaj napiszę straszny kod, nazwę go byle jak, bo i tak mam jakieś rozmowy o pracy, inne oferty, więc najwyżej pójdę sobie gdzie indziej, nie będę się tym przejmował. To najczęściej wynika z jakiegoś niedbalstwa, pośpiechu. Jest taka teoria zbitej szyby, która w skrócie mówi tyle, że jeśli mamy jakiś budynek, samochód, który stoi sobie gdzieś porzucony przez jakiś czas, to będzie w takim stanie stał relatywnie długo. Natomiast jeśli przyjdzie jedna osoba i wybije szybę w tym samochodzie, czy w tym budynku, to wtedy minie bardzo krótki czas, nim kolejna szyba zostanie wybita i kolejna i po jakimś czasie to będzie naprawdę zniszczone. I to samo jest z kodem. Jeśli macie jakieś standardy kodowania, jakieś dobre praktyki, które stosujecie, ale przyjdzie ten jeden moment, że przyjdziecie, nie, to trzeba szybko naprawić, to nie ma czasu na dobre praktyki, quick fix na produkcję i kiedyś to się poprawi. To tak nie działa. Jeśli pozwolicie na coś takiego raz, to drugi przypadek jest tylko kwestią czasu. Później trzeci i czwarty i ten kod koniec końców gnije po prostu. To nie jest coś, co można zauważyć dnia na dzień, natomiast w długim terminie, jeśli pracujecie nad takim długoterminowym projektem, jest to coś, co się na pewno zdarzy. Czasem jest to na przykład kopiowanie kodu z jednego miejsca w drugie bez zmieniania nazwy, tak? Jeśli w jednym miejscu zmienna miała sens i była dobrze nazwana, w drugim już może wprowadzać jakieś zamieszanie. Wzorce projektowe są takim sposobem na nadawanie dobrych nazw. Jeśli znamy wzorce, wiemy, jak się nazywają, co robią, kiedy należy je stosować,
to wtedy ten kod jest odrobinkę czytelniejszy. Natomiast jeśli nie wiemy, jak wzorce projektowe wyglądają, no to później mamy takie potworki, które robią tak naprawdę nie wiadomo co. Najważniejsze, żeby mieć jakieś konwencje nazywania, tak? Tutaj jest przykład nazwania zmiennej, klas i tak dalej. I tak naprawdę moim zdaniem nie ma znaczenia, jaką macie konwencję, czy stosujecie PSR-a, czy nie. Czegokolwiek używajcie, używajcie tylko wszędzie. Niech to nazewnictwo będzie spójne, niech będzie opisane, jaką konwencję przyjęliście i trzymajcie się tego. Przykład tego, co dosyć skrótowo, po czym poznać złą nazwę klasy, metody, zmiennej. Generalnie jest to coś, co robi więcej lub mniej od tego, w stosunku do tego, jak się nazywa. Robi coś zupełnie innego, ma jakieś efekty uboczne. Jednym słowem kłamie. Tak? Mówi, że coś robi, a robi coś innego. Teraz wam pokażę kilka takich przykładów. Najczęściej spotykany przeze mnie to jest pseudo-getter. To jest taki getter, który coś tam sobie robi, a pod spodem jeszcze dodatkowo tworzy jakieś zmienne, zapisuje coś w bazie. Robi coś więcej niż się spodziewacie po getterze, tak? Na szczęście to jest stosunkowo łatwo wyplenić, tak? Zrobić, żeby getter był tylko getterem i niczym więcej. Czasem są takie gettery, które jednocześnie coś tam tworzą. Takie get create object, czyli pobierz coś z bazy, jak nie ma, no to stwórz nowy. Czasem ma to sens, ale w większości przypadków łatwiej jest, jeśli rozbijemy to na mniejsze obiekty, czy mniejsze funkcje, tak, żeby każda z nich miała jedną odpowiedzialność. Też nie powinno być tak, że wszystko jest getterem, get coś. Tak? Jest cała masa fajnych alternatyw. Fetch, find, lookup, create, calculate. To tylko kilka przykładów. Ale służono temu, żeby dokładniej odzwierciedlić, co się w środku funkcji, w środku klasy dokładnie dzieje. Jeden z moich ulubionych przykładów to NodeBoolean. Na szczęście to się zdarza coraz rzadziej, ale w projektowej aplikacji dosyć często. Czyli funkcja, która sugeruje, że dostajemy boola na wyjściu, a dostajemy true albo false stringiem. Ciężko się z tym pracuje. Jak możecie sobie wyobrazić. Podam przykład z Invalid. Znowu spodziewamy się boola, tego boola dostajemy w jakimś przypadku, a jeśli coś nie przeszło walidacji, no to void. Sorry. Kolejny przykład. Nazwa funkcji mówi, że zwróci nam tablicę lub jeden obiekt, a zwraca coś kompletnie innego. I to są takie problemy, które ciężko zdebugować, albo ciężko dotrzeć do tego jednego miejsca, które zwraca nieco, co powinno. Może być tak, że ten kod ewoluował i na przestrzeni miesięcy, lat zmieniła się koncepcja, co on powinien robić, a nazwa została. I taki przykład wam pokażę za chwilkę. Właśnie komentarze wprowadzające w błąd. To też coś, co piszemy, czyli komentarze, może dawać więcej szkody niż pożytku. W jednym z projektów mieliśmy taką funkcję, która pobierała najniższą cenę dla użytkownika. Tak, nazwa jest prosta, czytelna, przejrzysta, wiadomo co robi. I któregoś dnia, może trochę backgroundu, mieliśmy sporo problemów z tą funkcją. Ciężko było to zdebugować, to była część modelu, który miał kilka tysięcy linii. Sama ta funkcja miała chyba kilkaset. I któregoś dnia przyszedł architekt i dodał komentarz. Tak naprawdę ta funkcja pobiera najwyższą cenę. Nazwa się nie zmieniła, ale już jest komentarz, który mniej więcej jakoś tam naświetla sytuację, co się dzieje w środku. I teraz problem z tym komentarzem i z tą nazwą funkcji jest taki, że jedno i drugie kłamie. To jest takie skrócenie do kilku linii tych kilkuset, które były w środku, a tak naprawdę metoda zwracała najniższą cenę z uwzględnieniem wszystkich możliwych zniżek, jeśli podamy użytkownika, lub dla anonimowego użytkownika zwraca najwyższą cenę. I ani komentarz, ani nazwa funkcji nie mówi nam wprost, co się dzieje w środku. I to jest bardzo duży problem, jeśli taki kod debugujemy, bo czasem chcemy coś pominąć, tak? Widzimy nazwę metody, która wydaje się jest dosyć czytelna, jednoznaczna, natomiast taka nie jest. I ten problem konkretny powstał dlatego, że ta funkcja miała więcej niż jedną odpowiedzialność. Jeśli funkcja, klasa,
robi więcej niż jedną rzecz, to naprawdę bardzo trudno znaleźć nazwę, która to odzwierciedla krótki, prosty sposób. I z drugą strony, jeśli użyjemy na przykład skrótowców, to czasem trzeba się domyślać, co to tak naprawdę jest. Czy to jest na przykład oznacza pozytyw, position i tak dalej. To może być autentykacja, autoryzacja i bez czytania jakiegoś kontekstu ciężko stwierdzić, co to jest. Więc staramy się unikać również takich skrótów. Synonimy to jest kolejna rzecz, która może wprowadzać ludzi w błąd. Jeśli mamy różne określenia na tą samą rzecz, czy to w kodzie, czy w dokumentacji, czy po prostu rozmawiając między sobą, to powoduje dużo problemów, tak? Jeśli mamy użytkownika i customera, to patrząc na to z jednej strony, to może być to samo, ale w innym systemie to może być kompletnie co innego. Staramy się trzymać jakiegoś słownictwa. Najlepiej, jeśli mamy jakiś słownik, który opisuje nam podstawowe terminy w aplikacji i te słowa później są używane w takim samym znaczeniu w kodzie. Kilka lat temu na jakiejś prezentacji słyszałem, że jeśli nie wiesz, jak nazwać klasę, nazwij ją manager. User manager, product manager, whatever manager. I to się niestety bardzo często spotyka. Czasem ma to sens, tak? Chociaż z drugiej strony każda klasa zarządza jakimiś danymi, tak? Więc wszystko może być managerem, a jednocześnie nic. A jest cała masa fajnych alternatyw, to jest tylko kilka przykładów. Jeśli użyjecie któregoś z tych słów zamiast tego magicznego manager, to dużo lepiej odzwierciedla to, jaki jest cel tej klasy, czemu ona służy, po co powstała. I łatwiej też później coś takiego znaleźć, zrefaktorować, może użyć w innym miejscu. Często spotykany przykład to magiczne liczby. Tak, jeśli mamy jakieś magiczne liczby użyte w kodzie, to musimy się zastanawiać. W tym przypadku są to kody odpowiedzi HTTP. Część z nich zapewne znacie na pamięć, innych nigdy nie widzicie na oczy i nigdy nie użyjecie. Natomiast nie ma sensu stosować liczb. Jeśli mamy jakąś stałą, która ma sensowną nazwę, to co się kryje pod spodem, jaka to jest wartość, to nie ma znaczenia. Ten kod się dużo prościej czyta i w zasadzie znajomość kodów HTTP wtedy nie jest istotna. Kolejna sprawa to bezużyteczne komentarze. Kiedyś ktoś usłyszał, że warto komentować kod, więc zaczął dodawać kod do komentarzy do kodu. Później mamy komentarz konstruktor do konstruktora. Dużo to nie wnosi. Więc starajcie się unikać również takich rzeczy. Kod powinien tłumaczyć przede wszystkim dlaczego. Co i jak to można sobie wyczytać w kodzie, tak? Zostanę w tym kodzie 5 minut, przeczytam od góry do dołu i będę wiedział co i jak to robi. Ale dlaczego? To jest często niejasne, tak? Więc tą część dlaczego coś zostało zrobione albo dlaczego w ten sposób można właśnie w komentarzach wytłumaczyć, czemu ten algorytm, a nie inny, albo dodać jakiś link do wymagań, który specyfikuje, dlaczego to zostało zrobione w ten sposób. No ale z komentarzami też można przesadzić. Jeśli mamy ich za dużo w kodzie, no to jest taka czerwona flaga, która oznacza, że staramy się wytłumaczyć zły kod. Kolejna rzecz, którą nazywamy commity. To jest przykład wzięty z życia. Dużo tam nie widać, ale dużo nie tracicie. Tak naprawdę to są krótkie, mało znaczące komentarze. I tak naprawdę to nie pomaga wcale w prześledzeniu toku myślenia osoby, która wykonywała te kolejne commity w ramach pull requesta. A szkoda, bo jeśli używamy wiadomości, które rzeczywiście mówią, co się zmieniło, dlaczego się to zmieniło, to wtedy łatwiej prześledzić, gdzie mógł powstać błąd. Kilka dobrych praktyk, jak sobie poradzić, albo jak sprawić, żeby te nazwisko było lepsze. Przede wszystkim warto mieć słownik, który określi nam podstawowe pojęcia domenowe, które stosujemy w kodzie, czy też później w dokumentacji. I wtedy w takich rozmowach między deweloperami, czy z klientem nawet, wiemy wszyscy, o czym mówimy i wiemy, że mówimy o tym samym. To jest bardzo ważne. Krótkie nazwy. Nie używajcie negacji. Negacja
użyta w nazwie metody i później dodana w postaci wykrzyknika sprawia, że przynajmniej ja muszę się zastanowić parę sekund, zanim zrozumie, co to działa, co to robi, jaki był zamysł. A jeśli mam już podwójną negację, to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak. Wspomniałem o słowniku i ten słownik powinien być wykorzystywany i w kodzie, i w dokumentacji, i w komentarzach, i w rozmowach. Nie powinno być sytuacji, tak jak wspomniałem wcześniej, że mamy usera i customera, które w jednym kontekście oznaczają to samo, a w innym są zupełnie czymś innym. Jeśli mamy krótkie klasy, krótkie metody, które mają jedną odpowiedzialność, które są solidne, no to wtedy nazywanie tego przychodzi z dużo większą łatwością. Wspomniałem o używaniu terminów domenowych, czyli DDD, a czasem wystarczy się po prostu zastanowić nad tym przez chwilę, tak? Jeśli nie masz pomysłu na to, jak nazwać jakiś element kodu, idź, zrób kawę, pogadaj z kimś, pomysł sam wpadnie. Tak, nie trzeba tego nazwać od razu jakoś, czasem ta nazwa wyniknie z tego, co napiszesz. Kolejna sprawa. Można coś takiego napisać w kodzie, ale radziłbym stosować się tylko do znaków ASCII, bo inaczej możemy mieć dużo problemów. Fajnie to wygląda, to działa nawet, ale używanie tego, no, to ciekawostka bardziej, tak? W nazwaniu pomagają nam też testy. Jeśli zaczniecie pisać kod od pisania testu, to wtedy ten kod, ten design kodu będzie trochę lepszy, dużo lepszy, zależy od doświadczenia. I też automatyczny kod będzie krótszy, prostszy, będzie robił jedną rzecz. I nazwa automatycznie z tego wynika. Wspomniałem o tym, jak wyglądają złe komity, a dobre komity pomagają w sporządzeniu listowców, przyspieszają review, bo wiemy, co się po kolei zmieniało i możemy przeanalizować ten kod krok po kroku nawet, jeśli jest taka potrzeba. No i kiedy ktoś po nas będzie ten kod utrzymywał, no to wiadomo, dlaczego coś zostało zmienione, co dokładnie się zmieniło. A dokumentacja Gita mniej więcej w ten sposób pokazuje, jak wygląda idealny commit message, czyli na początku w jednej linii bardzo szybko, uprzyjemnie w jednym zdaniu, co się zmieniło, a później piszemy paragrafy, listy i tak dalej, tłumacząc dlaczego, co dokładnie i tak dalej. Wszystko, co można pomóc w przyszłości. Przede wszystkim warto stosować jakieś standardy, ustalić reguły, które będziemy stosować i no, cokolwiek tutaj uzgodnicie między sobą, radziłbym używać angielskiego. Wziąłem kod pisany w różnych językach i praca z takim kodem jest naprawdę straszna. Nawet jeśli obecnie wasz zespół jest właśnie w Polsce albo pracujecie na przykład tylko po angielsku, może być tak, że ktoś kiedyś przyjdzie, kto nie zna polskiego, nie zna angielskiego, no i wtedy mamy funkcję get zamówienie. Osoba nie mówiąca po polsku nie ma pojęcia, co to jest, a i po polsku to taki potworek. Kolejna prosta rzecz, ale też która bardzo pomaga, reguła Scouta. Jeśli pracujemy z jakimś kodem, staramy się go zostawić w trochę lepszym stanie, niż go zostaliśmy. No i przede wszystkim praktyka. Nie ma tak, że zastosujecie cokolwiek z tego, co powiedziałem i automatycznie kod będzie lepszy, lepiej nazwany. To kwestia czasu, ćwiczenia i to przyjdzie z czasem. Wzbogacanie słownika, czytanie książek, czytanie artykułów, pisanie postów, to wszystko pomaga w budowaniu znajomości języka, tak? Jeśli piszemy po angielsku, no to automatycznie znamy więcej słów, mamy więcej alternatyw, których możemy użyć. No i refactor, tak? Jeśli mamy metody, które nie robią tego, co powinny robić, refactor jest doskonałą... To jest doskonała okazja do refactoringu, żeby zmienić tę nazwę na taką, która mówi, co się dzieje w środku. Jeśli mamy małe review, króciutkie, to często jest tak, że małe review do 50 linii, do 100 linii, ludzie znajdują tam dziesiątki błędów, a jeśli macie review długie na kilka tysięcy linii, to nikt tego nie będzie czytał. Więc krótsze review sprzyja temu, żeby wyłapać więcej błędów na wczesnym etapie. No i też, jeśli czujemy się właścicielami tego kodu, odpowiedzialni za ten kod, to automatycznie staramy się, żeby on był lepszy.
nie podchodzimy do tego na zasadzie, a nie ja to będę utrzymywał, to co mi zależy, tylko właśnie ja to utrzymuję i to jest moja odpowiedzialność, to jest mój kod. Nie chcę, żeby ktoś powiedział, że go napisałem byle jak, więc będę się o niego troszczył. A tutaj są linki trochę ucięte do różnych badań, o których wspomniałem na początku. Slajdy będą online, więc będziecie mogli sobie przeczytać je, jeśli macie na to ochotę. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzięki. Mamy 4 minuty, więc może jest czas na jakieś pytania albo dwa. Idealny rzut. Trzeba włączyć. Wspomniałeś o funkcji, która się nazywa get minimum price, czy maximum price. I tam jest tego typu problem, że to robi więcej niż powinno, robi dwie akcje, więc teoretycznie można to rozbić na dwie różne funkcje, albo trzy. Co jeżeli ja tej funkcji, wywołań tej funkcji mam bardzo dużo w kodzie? Czy muszę w każdym możliwym miejscu w tym kodzie wywoływać dwie czy trzy funkcje, czy po prostu zmienić nazwę tej funkcji, żeby jakoś grała? Tylko, że jak zmienię nazwę, to ona będzie strasznie długa i też to będzie nieczytelne. Jak sobie poradzić z takim problemem? Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby rozbić tego na mniejsze funkcje, których nazwy mówią jednoznacznie, co się dzieje w środku. No a później, jeśli rzeczywiście tych wywołań masz sporo, no to nie ma innego wyjścia, jak przejść krok po kroku i zmienić wołania na te właściwe. Jest to czasochłonne, ale długoterminowo dużo lepszy efekt daje. Mhm. Okej, okay, dzięki. I po prawej. Znaczy, wydaje mi się, że doprecyzuję trochę to, o co pytał kolega teraz. Na co my powinniśmy zasadniczo stawiać? Na to, na krótkie nazwy, czy na nazwy opisowe? Bo w momencie, w którym mamy metodę, która wywołuje w sobie jakiś chain of responsibility, która wywołuje tych metod, powiedzmy 5, i ona de facto sama w sobie będzie wykonywać te 5 metod po kolei, więc jak dokładnie dojść do opisowej nazwy dla tej metody wywołującej tamte metody? Okej, okay. Jeśli masz obiekt, który w nazwie wspomina o tym, że to jest jakiś chain of responsibility, no to automatycznie można założyć, że to nie jest jedna metoda, która będzie wywołana, tylko w jakimś skrajnym przypadku nawet kilka kolejnych z innych klas. Ale sama nazwa metody już nie musi tego zawierać. Mhm, okej. Okej, mamy 2 minuty, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, zapraszam w przerwie i zaraz kolejna prezentacja.